Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek ROM 2 Total War Tylis na poziomie legendarnym. No dobra, bierzemy się za trapezunt. Niestety to jest drugi odcinek, w którym nagrywam komentarz po nagraniu odcinka, bo niestety miałem włączony mikrofon. No dobra, co my tu mamy? Na szczęście Sardes już tam ma armię całkiem niezłą. Dobra, wypowiadamy wojnę, oczywiście Pont po mojej stronie, mój sojusznik. No tak, oczywiście ci uciekają. Ścigamy armię Trapezuntu. No, co to za armia w ogóle? 98% wyrąbani. Mordujemy. Mordujemy. Nie ma co mordować w ogóle. Wszystkich wycięliśmy w pień. Dobra, tu mamy ten, tak, bo tutaj jeszcze widzę, że muszę sobie tą bityńską flotę kosić. Dobra, tym wyjdziemy i ten będzie... Tak, bo teraz, patrzcie, tu mam plądrowanie minus 30, to jest jeszcze ta flota właśnie. Dobra. Bitynia. Kurde, nie dopłynie. Cholera, ale przekwasiłem. Dobra, ten dopłynie. No niestety, ucieknie. Tutaj to było na tyle, jeśli chodzi o wykaszanie floty bityńskiej. Nie co teraz mogę wrócić do Nikomedii. Super, po prostu to jest. Rąk to jest najgłupia rzecz, najgłupsza rzecz potem to. Dobra, że tam przynajmniej może tutaj się zawrócić, to jest plus. Dobra, tutaj czy tu z tyłu lepiej. Jeszcze mnie ktoś zaatakuje z przodu, nie będę mógł go wesprzeć. Może coś tu nawerbować. Tak, dowerbujemy jeszcze. W procarze jedynego wojownika celtyckiego uzupełnimy tą armię. Dobra. Aha, wycofał się do Masei. O Boże. No i teraz będę się uganiał za tą flotą. O, pięknie! Po prostu cudownie. Śmierć naturalna. Dobra, tutaj musimy tak, ale najpierw sobie, najpierw tak, spróbujmy sobie podejść pod Ankarę. Zrobimy sobie tu zasadzkę. Na 50% ruchu musi być. No jest idealnie. I pała. Super. Nie, 150 mimo, że jest tu pewnie, nie wiem, kurde, 1% mniej. Więc właśnie rąku dobijające, ale dobra, trudno, tutaj się ustawię. Będzie Sardes wspierać. Okej. Tego tutaj. Potem dołączymy do tej armii. Tutaj się ustawimy. Idealnie. No i dobra. Tutaj ta armia jest nadal. Jest tam, ale dobra. Mogę niestety podejrzeć. O, ale tego możemy sobie ukatrupił. Za ile? 370. 41%, 24, 58. O. Nawet sporo. Pojedynek. O, Kotilos. No i super, załatwiłem sobie szpiega. Ekstra. Dobra, ty tutaj coś nie robisz. Onioryx. Dobra, jedziemy. Czekajcie, bo ja szukam, gdzie on, ile on tur będzie ranny. Nie wiem.
Dobra. Dobra, pracowana trochę się nie. Aha. Misja zakończona powodzeniem. Super, udało się to. Skarb jest następna misja. Zabiję Demetriusa. Ciekawe, gdzie ja go znajdę teraz. Bez sensu. Dyplomacja. Okej, okay, a ten są nadal przyjaźnie do mnie nastawione. Tak. Dobrze, a. Skordyksowie super, nie ma nawet żadnych minusów ekstra. Agatowie. Agatowie minus 18 też nieźle. Nie podoba mi się, że z kordyksami mam traktat. A może by z nimi pohandlować? No chyba nie chcę tego konfederacji. O! Super. No i? Uda się czy się nie uda? Agatowie nie będą, kurde, zadowoleni z tego. Dobra, spróbujmy. No, pięknie, udało się. No i teraz super, kurde. Muszę uważać na getów teraz. No. Przyjaźń 36, a ci umowę handlową nie. No. A ten, kurde. Malwa. No kurde, będę tutaj miał problem z nimi, ale może z drugiej strony dobry pomysł, żeby ich podbić. Dobra, bierzmy się za Bitynię. Dobra. Najpierw sobie podejdę tutaj troszkę bliżej. Zobaczę co tam jest, okej. Ten mi tu przeszkadza, ten Agapenor. No ale co, szturmujemy chyba. 13 jest jednostek w garnizonie. Przepraszam. A, taka armia jakaś mocna jest. Falangici, dwa oddziały pewnie. Trochę jazdy. No dobrze, do obrony miasta jazdy mają. No dobra, czyli tak, tu oblężenie. Oblegamy, a kiepsko to wygląda teraz. Dobra, teraz posiłki jeszcze do tego. Tyk. Zawerbujemy najemników, najemnik górale, 4 oddziały, no spoko. Spoko. Bo to mi się nie przyda reszta. Pyk, pyk, pyk. Dobra, teraz zobaczmy jak to będzie wyglądało. No, i dużo lepiej. I to mi się podoba. Szturm. Ale wiecie co, szturmu to chyba nie będę robić, bo nie chcę mi się kurde tych bitew rozgrywać oblężeń. No trochę jest niebezpieczne, ale 50%. No jak się uda, by jednostek nie stracić. To ci falangici na murach to będą upierdliwi na pewno. No dobra, zobaczmy. Okej, minimalne zwycięstwo, nie jest źle. Pewnie lepiej bym tego nie rozegrał na murach, szczerze powiem. Muszę mieć jakieś katapultę, powiem. Mówiłam, łatwiej wtedy zdobywać miasta. Ale dobra, najważniejsze, że żadnej jednostki nie straciłem. A tu oczywiście sobie splądrujemy. Ankarę. Canalianos. Dobra. Rapes, okej, super, obydwaj awansowali. Dobra, co by mu to dać? Minus 4 do kosztów utrzymania, plus 8, no zasięg próbu mógłby być. Dobra, ale zdobądźmy sobie najpierw tą karę. Zaraz się nad tamtym zastanowię. 97%. I przyjmujemy, po to, żeby muszę przyjąć, żeby mi się jednostki uzupełniały.
battle. Thirsty for battle. Dobra. Ready for orders. To ją likwidujemy. Dobra, i teraz jak go tutaj awansować? Minus 4 do kosztu wyczynienia, minus 4, o, uzupełnianie. I to chyba sobie wezmę. O, tu jeszcze plus 8 do pancerza, plus 10 do ilości amunicji. To dla plemiennych wojowników będzie dobra. Plus 8 do pancerza. Dobra, a temu co dać? Rapes. Plus 4 do ładu publicznego i minus 20 do kosztów wznoszenia. Plus 2 do umiejętności obrony zwarcia. Plus 2 do gravitas. Tu bym wziął też plus 4 do szybkości uzupełniania albo ruch. Minus 4 do kosztów utrzymania. To no i to jest pewnie to. Myślę, że werbunków najemników. Mógłby być ten też dobry do werbowania najemników w sumie. Taka armia wspierająca. To nie. A gravitas? Co mi daje gravitas? Kurde, ale on jest taki... Powiem wam, że lepszy byłby do siedzenia w domu. Minus 3, plus 4 do szybkości uzupełnienia wszystkiego ciała. Kurde, to jest kuszące. I to też w sumie. Minus 4 kosztów utrzymania długofalowo to jest lepsze. No to... Ale to kurde, plus 4 do ładu publicznego. Ja bym go cholera dał do domu, żeby siedział. A zobaczmy sobie namiotosa, co on ma. Plus 20 do szansy na zranienie, spoko. Plus 10 do szansy samoobronie. No dobry byłby na froncie. Musiałbym zastąpić go. Plus 4. No właśnie, bo ta armia jest trochę lepsza. Już niewiele lepsza. Minus 4 do kosztów utrzymania. No nie mogę tego dać do domu, skoro ma minus 4 do kosztów utrzymania armii. Tu bym zrobił to. I ich zastąpił. No jeszcze do wznoszenia budynków. No to gdzie ja będę na polu bitwy budynki wznosił? To zładuję jedno się obrony. Ten. Dobra. Ten ma plus 2 to morale, ten pewnie ma to samo, tak. Tu się nie różnią. Czyli tak. Tego bym musiał zastąpić. Tak. No dobra, ale to... Dobra, zróbmy to. Tego najpierw zastąpimy tu, nowym. Będę miał nowego wodza. Ten ma minus 5 do szansy na sukces w każdej drugiej akcji. Ale chyba tego najpierw zastąpię. Plus 1 przebywłości, minus 1 rozwoju, plus 1 ładu społecznego. Skutek. Minus 4. Kurde, jeszcze mi ubliżą wpływy znowu to. Minus 4 do ładów plemiennych. Dobra. 375 to akurat nie problem, bo mam 6, prawie 7 tysięcy. No dobra. Tak, oczywiście zaprzysiężony. No i teraz muszę turę poczekać, żeby ten się w stolicy znalazł. Dobra, czyli temu sobie robimy plus 4 do ładu. Radość. Ok. Dobra. Dobra, to wyłazimy, tym wlezę. Tam jest pontyjska armia. Co tu teraz zrobić z tą Ankarą? Właśnie.
Może by lepiej wyjść z tej Ankary. Jak mi zaatakuje, tu są mam obite oddziały, to będzie ciężko to obronić. No, to niby mocna armia nie jest, ale rydwany Sokrates. Wyjść czy nie wyjść? Bo ten to się już nie może ruszyć, jak widać. Dobra, co tutaj? Co by mi się przydało do katapult. Ale na 6 dowodów po prostu nie będę mógł werbować katapultu tutaj. Zaraz, to ja robię, nie. Tu chcę zburzyć, bo to jest nie mój budynek. Mógłbym to przerobić. Warszę tu razem czy od razu. 2300. Może by to przerobić. Tu koszt naprawy. Nie, ja to też chcę przerobić na bój. 2400. Ale czy ja to obronię? Sporo pieniędzy wydam na to. To bym naprawił, ale to za... Nie, to zburzę. I to też zburzę. Armia jest za duża. Ewentualnie to sobie zostawię. Ja myślę, że bym się obronił, ale... Dobra, to ja muszę tu technologię dalej zrobić, tak? To, potrzebuję farmy. Dobra, niech będzie to, tylko dwie tury i potem sobie będziemy robić już wojskowe rzeczy. Dobra, tutaj tych bityńczyków. Dobra, to jeszcze statura. No a kurde, to zapomniałem przerzucić im tę armię. No dobra, to następnej turze sobie uzupełnię. Dobra, ty jednak wyjdź, a to zlikwidujemy. Zburzymy to. Tak. Nie, zburz. Tak. Nie mogę tego przerobić. Niezdecydowany jestem. Dobra, kończę turę. O kurde. Aha, poszli tam na tyły. Spokojnie, ale dobrze, bo nie będą Ankary. Ankary nie pójdą w tej turze. Boją się. Tu już dziad działa. Właśnie o to chodzi, że nie działa u mnie na terenie, tylko tam. O, Kutilos już jest gotowy. Abukatus awansuje. Negocjowano. Kurde, no co za ciecie się dogadali z nimi, no. No i trapezum to oczywiście też. I namiotos. Powróciłby to jeszcze czysty. Dobra, ale musiałby tutaj to przerabiać. Dobra, jeszcze wieśniaki, kurde. Nic z nimi nie można zrobić, no. To ciecia. Dobra. Znaleziemy tu, do Nikomedii, się wycofamy. Ty tutaj sobie możesz stanąć po drodze. To jeszcze zburzymy. No dobra. Teraz tak, tą bitynią się zajmijmy. No tak, i oczywiście oni teraz będą tak tutaj z powrotem mi uciekać. Dobra, ale kasy mam, muszę to wykorzystać. No i też z tego plądrowania, patrzcie, kurde, minus 10. Już nie plądrują, ale minus 10 mam. No, to mogę Anteję rozwinąć. Dobra. To szlachetna jazda,
No to by było nieźle. Plus 4 do ładu. Fajny ten budynek, że daje plus 4 do ładu. I jeszcze kasę. Przemysłowy. Rzadko się zdarza. Tu by się przydało też to plus 300 do górnictwa. A tutaj. No to tracy wojownicy. To sobie rozwińmy, tak, żeby tu mógł werbować jednostki lepsze. Tu żarcie będę miał. I to w przyszłości. No i właśnie, tu minus 2 do żarcia. To sobie to tutaj podmienię. No i dobra, wróćmy do tych. Tak, ten muszę wyleść. Tyk. Tym muszę zawrócić do niego medii. No tak nie dojdzie. Z tej strony też nie dojdzie. Tak. Wbijaj się tu. Tu awansik jeszcze. No, by tam plus 12 do zasięgu. O tak, to się przyda. To będzie dobre. Wywiad, zabójstwo. No nie, tam to jest najlepsze. Jeszcze nie tak. To jeszcze mogło być. Ale to jest wszystko, musiałby siedzieć w domu, żeby to działało. A koszt, zmniejszony koszt utrzymania armii jest lepszy. Ten, który on daje, dobra, ten się też wycofuje. Dobra, każdy. Dobra, to już sobie zobaczmy, co tutaj Yamasei. No tutaj nic nie poradzimy na ten pont. Dobra. Już jesteśmy przygotowani. Niech atakują. A ty coś działasz z tym? Zabójstwo 35-18. To się nie uda. To nie. A manipulacja? 50. No. Spróbujmy. Udaremniono tylko działania. Niestety, doświadczenie żywnie przestaje. Pierdolę, przynajmniej awansik ma. Uniknięcie wrogich wysłanników, zdecydowanie. Zabójstwo zarazem. No nie, to jest lepsze. Dobra, 6000 jeszcze mam. I teraz, czy jak to rozbudować? Chyba rozbuduję tę anteję. No tak, tyle kasy, warto chyba to zrobić. O, studnia. Plus 2 do ładu, plus 2 do rozwoju. Super. Albo drugą kopalnię. Święte miejsce. Tylko czy ta studnia będzie wpływać na całą prowincję, bo jak sobie zbuduję coś, to mi rozwija tutaj anteja. Ona już na maksa rozwinięta. Ale chyba to działa do wszystkiego. I tanie jest. O, dobra, zrobimy to. I tu będę miał plus 2 do ładu. To będę mógł potem te ryby jeszcze rozwinąć. No, nieźle to działa, to wszystko. W racji. No, wpływa mi tutaj. Mam nadzieję, że na wszystko mi to wpływa. Zaraz będzie też pół podewa rozwinięta. No właśnie, czy to tutaj tylko na to, czy na anteję? Nie, chyba na całą prowincję mi to wpływa. No to co, plus 8 do ładu, plus 4. No nie, chyba niech będzie ta studnia, dobra. Przynajmniej tania jest. Dobra, i kończymy turę. Dobra. No tego się mogłem spodziewać.
This is dostęp. O, ciekawa opcja. Może one by mnie jakoś wspierały. Kurde, tylko to też znowu ryzyko. Mocne są. Nie, martwię się, żebym tego nie żałował. Że potem mi wlezą pod stolicę. Bela. No tak. No i to oczywiście tak będzie do usranej śmierci w tej z powrotem. Zabawa z nimi. Czemu oni tego nie zdobili? Nie zdobyli? Ta, nieuchronna kapitulacja. Zamiast to wziąć, przejąć? Trapezunt. O, misja. Pokonać dumę Periklesa. Gdzie ta armia jest? A, to spoko. Dałoby radę. Co teraz badamy? To przydałoby się dokończyć, ale mi bardziej zależy. Aha, tu stąd będę miał katapulty. Taniec wojenny, ale to bierzesz. Plus 2 do walki i plus 2 do obrony w zwarciu dla wszystkich oddziałów. No, bo tutaj to już robiłem na kawalerię. Dobra. No dobra. Wracamy się teraz. Żeby teraz się z tą zasadzką fajnie ustawić gdzieś. No, trochę wcześniej. Dobra. I zasadzka. Tutaj. Troszeczkę go podsuniemy. Jak go będzie widać. Ty właśnie tu. Ok. Nikomedii spokój. Gdzie ty to... A właśnie, bo to oddziały, żeby uzupełnić. To jest dobry pomysł, tak. O tym zapomniałem. A, no i właśnie muszę jeszcze tego... wodza tu zmienić. A tu jakich najemników mogę zwerbować? Fajnie. Podejście procarze, super. Dobra, tego sobie znowu spróbujemy zmanipulować. Perswazja. Prawie się udało. No i to co będzie robienie teraz? Super, nawet musiałbym tu zrobić, kurde, jakieś statki, żeby móc ich... Jezus Maria, dogonić. Mieć flotę. Kasę oczywiście mnie to będzie kosztowało. Bez sensu. Dobra. Już mam oddział. Dobra, jeszcze tego zamienimy. Czyli tego tu. Namiotos. Okej. Okay. O, i fajnie, bo uzupełniony oddział zaprzysiężony. No i tego w następnej turze zamienimy. Setka. Żeby tutaj też pójść, rozwinąć Nikomedii. Spoko. Czy z żywnością nie będę miał problemu? Chyba nie. Żeby ten ład podwyższyć trochę, to będzie plus 4 do ładu publicznego. Dobra, robimy. No i co? A tyle. Tutaj będzie minus 3 do ładu. To kończymy turę.
No. Co to za armia? A, to są budownicy. No, trapezem tam próbuję. Garabun? No i super. Ludność się poddaje. Wrócił do ojczyzny trapez. Okay. No masz, i znowu. Szantaż. Minus 12, gravitas, namiotos. No nie, 3700 nie wydam na to, nic jedno. Intryga polityczna. Dobra. Zastąpimy teraz, żeby nie zapomniał o tym. No tak, to wiadomo. No dobra, i podejdziemy teraz tym dalej. Żeby to szturmować. No będzie ciężko. Garnizon jest słaby. Ale ja wolę w polu. A, tu będzie ich wspierać, to nie. Odpada. Tak, te dwie armie będą się wspierać. Bez sensu. A tutaj co to? Jakiś skordyksowie, spoko. Dobra, i teraz ta bitynia gdzieś poszła w cholerę. Super. Może się w końcu z nim porządek zrobił ktoś. No, a tutaj... To muszę zrobić. No dobra, aha, tak, bo to zacząłem robić, a nie dokończyłem. Musiałem zmienić tą technologię przez tą misję w poprzednim odcinku. No i dobra. Ach, tu nie dojdę, kurde, nie doścignę ich. Dobra, wiem co zrobię. Zrobię sobie tutaj, słuchajcie, zasadzkę. No to już prawie uzupełnione my to oddziały, ale jeszcze poczekam jedną turę. Nie mam tak silnych tych armii. Tak, ci niech tutaj się cofną i sobie dowiarbujemy jeszcze. Czemników? Miał 6, ale włóczników mam trochę za mało, a oni mają sporo kawalerii. Nie. Tak, zrobimy. Będzie 4-4. Dobra. No tak, już nie mogę przecież. Już werbuję w tej prowincji. Dobra, teraz tego bierzemy tu. Na granicę. No i miejmy nadzieję, że tutaj Pont będzie chciał zdźichnąć. Ciekawe, czy to zadziała. Dobra, jeszcze tutaj ty działaj. Tutaj pewnie... O, i super, patrzcie. To się rozbudowało. Plus 3 do ładu publicznego, albo... Plus 5 do ładu. To chyba to drugie mi się bardziej podoba. Bo to daje na plusie same rzeczy. I jeszcze 60 do dochodów. Nie ma minusu. Chyba fajniejsze. Dobra, słuchajcie.
Jeszcze zakończę turę, żeby mi się to zapisało. Ale to już. No tak, bo jak nie zapiszę, to. Jak wyjdę w tym momencie, to mi się nie zapisze. Dobra. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I zapraszam oczywiście na Five Sides of War. Do usłyszenia.